Zwiększona liczba patroli, utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Lipin i Chropaczowa, a ponadto porozumienie ze szkołą policji, dzięki któremu uczniowie będą patrolować świętochłowickie ulice. Podczas spotkań z mieszkańcami dzielnic Lipiny i Chropaczów mieszkańcy zgłaszali wiele uwag dotyczących bezpieczeństwa, zwłaszcza w tych dwóch dzielnicach. Pokłosiem tych spotkań są już w tej chwili pierwsze działania miasta zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tych dwóch dzielnicach. To m.in. zwiększona liczba patroli pieszych i zmotoryzowanych, ale także plan podpisania porozumienia ze szkołą policji, której adepci będą patrolować ulice tych dwóch dzielnic już niebawem. Kolejny krok to punkt konsultacyjny dla tych dwóch dzielnic, który zostanie uruchomiony już w najbliższy poniedziałek, 4 lutego. Będzie on mieścił się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Łagiewnickiej 76. W punkcie konsultacyjnym dyżur będzie pełnić Straż Miejska i Policja. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo w dzielnicach, w których mieszkańcy wystąpili z taką prośbą. Przyszli policjanci ze szkoły policji będą patrolować ulice miasta w godzinach od 15 do 21. Miasto dzięki porozumieniu zyska dodatkowych stróżów porządku publicznego, a koszt takiej umowy to zaledwie 5 tysięcy złotych za cały